nie działa. Ale za chwilę wniosek do przerwy pamiętamy. Zapraszam szanownych państwa na miejscach, bardzo proszę. Zbyszek, Marcin, bardzo proszę. Bardzo proszę pana o kontynuowanie swojej wypowiedzi. Proszę państwa, więc jestem oskarżany, ale i posądzany o konflikty sąsiedzkie. Jeżeli, proszę pana, sąsiad mnie wylewa szambo, gnojowice, jak sobie mogę pozwolić na to, żeby takie rzeczy się działy? Natomiast wszystko zgodnie z prawem. Wszystko zgodnie z prawem, mam odpowiedzi. Natomiast, panie komendancie, w 2017 roku zgłaszam interwencję, notatka numer 476, interwencja Straży Miejskiej. Sprawdza mojego sąsiada na gorącym uczynku, jak wybiera szambo. I po prostu funkcjonariusz pyta, ma pan podłączone? Nie. Wywózkę ma pan? Nie. A dlaczego pan nie podłączy? Bo nie mam pieniędzy, to wy mi to zrobicie. Ta notatka prawdopodobnie jest pod dywanem gdzieś. Dlatego będę się domagał, pani przewodnicząca, o wyjaśnienie tych spraw na piśmie wyślę. To jest 1476 z dnia 1 stycznia 2017 roku. To było dawniej, ale dawniej. Natomiast nie wyjaśniona ta sprawa. Proszę państwa, do urzędu wpłynęło pismo sanepidu, chyba powtórne już, odnośnie wylewania tego szamba i gnojownicy i zlewków, które przywozi ten pan z całego miasta. Dlatego chciałem pokazać, proszę państwa, szczura, króla, który skoczył na mnie. Król. Król. Natomiast, no tak, pan ma te dokumenty, panie prezydencie. Szczur, tak. No, król. Natomiast, proszę państwa, No, trudno powiedzieć. Natomiast panie prezydencie, pan dysponuje tymi zdjęciami, jak kopię mam. No to pan przesłał. To pan przesłał. Sanepid panu przysłał te pisma. Miałem dokładnie. Natomiast w ciągu miesiąca ja nazywam. Natomiast proszę państwa, w wierzeniach muzułmanów. W wierzeniach muzułmanów ten szczur mnie napadł. W wierzeniach muzułmanów są to, proszę państwa, nasi krewni, tak oni to mówią. Natomiast podejrzewam, że tego mojego sąsiada jest to ojciec. Mam sprawną kotkę, pan prezydent głaskał tą kotkę i proszę państwa, ona była łapana kilka razy i tego szczura wreszcie złapała. Zakończyła się, wie pan, komedia. Natomiast te zlewki. Sanepid przysłał pismo odnośnie wylewania po prostu. No, mam tu zdjęcia wszystkie, proszę państwa, zlepków wylewanych. Po co? Po to, bo te szczury gromadzą się na całym osiedlu. Bo mają jedzenie po prostu. Sanepid wysłał pismo do pana prezydenta. Nie wiem, gdzie to pismo jest. Odpowiedzi. Pan nie wysłał pan odpowiedzi w ciągu miesiąca. I ponownie stwierdziłem fotografią, że 2-3 tygodnie po tym miesiącu w dalszym ciągu są te zlewki wylewane. I szczury się pasą po prostu. Pasły się szczury. Natomiast Straż Miejska była kilkakrotnie już u tego pana. I co? I nic. I nic, proszę państwa. I nic. Szambo wylewane. Data, wszystko jest popisane. Gnojowica, a przecież przepisy mówią, że gnojowica powinna być po prostu umieszczona w naczyniu jakimś, który nie przecieka przez do ziem gruntowych. Natomiast no niestety tak się to dzieje. Bardzo pana przepraszam na chwileczkę. Czy mógłby pan sformułować wnioski, żebyśmy wiedzieli, jak się odnieść do tych wszystkich punktów? Dobrze, jak panu odpowiedzieć? Bo wie pan co, ja tylko taką jedną... To jest dość duże. Rozumiem. Tak, chciałbym
Już kilkakrotnie zgłaszałem się tutaj właśnie do państwa radnych, żeby powstała komisja, żeby to wszystko, bo dzisiaj nie ma czasu tego wszystkiego, bo to jest dość dużo. Żeby taka komisja powstała, sformułujemy wniosek dokumentami, ja pokażę dokumenty i wtedy, a jeżeli nie, to będę musiał do prokuratury chyba, albo do wojewody wysłać. To znaczy, tak jak panu powiedziałam, bardzo proszę o sformułowanie wniosków, my się do tego odniesiemy, prawda? Tak, więc proszę państwa, jeszcze jedno zdanie, bardzo ważne. Bardzo proszę. Byłem przez jakiś czas nękany, że nie mam koszy. A wiecie dlaczego? Bo mój syn podpisywał imieniem syna. Dlaczego pierwszak Bogusław nie ma koszy? Bo nie ma. Ale posesja ma. Jakie to trzeba być ciemniakiem, urzędnikiem, żeby nie zrozumieć, o co tu chodzi. No naprawdę jest parodia. Nękany jestem, prowadzany. Ja mam 76, no prawie 7 lat. I prosiłbym, żeby mnie nie nękano, bo ja uczciwie przepracowałem 47 lat. I nie życzę sobie, żeby ktoś mi tutaj nękał, proszę pana, i prowadzał po jakichś sądach i takich rzeczy. Natomiast tak, proszę państwa, mam dokument, pan Szydło chyba, jeśli się nie mylę, był wiceprezydentem, no ale problemy chyba troszeczkę ma, jakieś tam kłopotliwe, bo nigdy nie chciał ze mną rozmawiać, tylko na holu. Zgłaszałem, proszę państwa, że nie ma koszy. I nie ma tych koszy. Dlaczego te śmieci są przy rzece Żeglinie? Wysypała. Ja wysyłam, ja tam wyrzucam, jak ja mam dwa kosze niepełne, ktoś kto nie ma. Tych koszy nie ma. Nazwiska nie będę mówił, bo ja pieniędzy nie biorę. Ja nie jestem urzędnikiem, ja pieniędzy nie biorę za to, żebym ja te dochodzenia robił. Natomiast no mam taką smykałkę, że śledztwo potrafię robić. No, lepiej jak nie jeden prokurator. Także nie no, bo mnie to dotyczy. Mnie to dotyczy. Jeżeli ktoś mi mówi, że ja koszy nie mam, bo natomiast jestem prowadzany, Straż Miejska, to było dość dawno. Straż Miejska mnie wciąga, denerwuje, proszę pana, ja mówię, mam. No jeżeli odbierają ode mnie śmieci, to znaczy, że mam tego. A że imię mojego syna jest w dokumentach, no to chyba nie ma koszy. Wie pan co, Mówię, musimy proszę, pana czy. pocieszyć. Właśnie jesteśmy w trakcie obrad, w których będziemy zabezpieczać środki na I teraz tak. fotopułapkę. Proszę państwa, więc jeszcze jest jedna sprawa. 30 lat nie mogę dokończyć budynku. Bo Urząd Miasta wysyła do Poznania 2 lata temu, wysyła do Poznania, czy nie grozi zalaniem tego mojego budynku, który stoi 30 lat, przez rzekę Wartę. Taki dokument dostałem i teraz jest, proszę państwa, w starostwie, znowu tam druga klika tam jest i teraz znowu się domagają się, żebym ja pokazał dokument, czy Poznań oczywiście, czy rzeka Warta nie zagraża moim. A kto budował to osiedle? Przez 40 lat powstało to osiedle. I dzisiaj, proszę pana, ludzie na mojej ulicy budują się. Pytam się, dostałeś takie pismo, że do Poznania wystarczy się, woda nie zalewa? Nie. No to o co tu chodzi? O co? Nękany jestem po prostu. Dlatego, jeżeli ta komisja nie powstanie, pani przewodnicząca, spróbuję to wysłać gdzieś dalej, bo nie może tak być. Nie może tak być, żebym ja po prostu był po prostu. Natomiast, panie prezydencie, pani kierownik, pająk. Nie ma koszy, a pani napisała, że są koszy. Wszystko w porządku. No, radny chyba, kiedyś były wiceprezydent. Mam notatkę taką. Przychodzi, proszę państwa, dokument, napisałem dokument o wycięcie drzewa, bo sąsiadowi tam przeszkadzało. Ale pan komendant policji mówi, człowieku, takiego pięknego drzewa chcesz wyciąć i się odwołałem. No i Urząd Miasta mi przyznał to, że tak. Natomiast sąsiad dostaje dokument zezwolenia na wycięcie. Mój. A ja jeszcze nie dostałem. Jestem na targu, przychodzę, dzwoni do mnie żona. Słuchaj, bo przyjechała policja. Znaczy syn zadzwonił. Przyjechała policja i nie zatrzymują tego wycięcia. Więc żona wychodzi, pyta się, to są bzdury, ale to prawdziwe. Przychodzi się żona, pyta, jak to, zezwolenie? My nie mamy zezwolenia na wycięcie, a ten pan ma? Dostał od urzędnika dokument mój, który ja nie otrzymałem. Został wycięty. Przyjeżdża Straż Miejska, przyjeżdża policja. Żona mówi, kto jest na zezwoleniu na wycięcie? Pietrzak Bogusław. A kto to jest? A pan, nie będę nazwiska mówił. No i się okazuje, że co? Pojechali sobie, do widzenia, sprawa załatwiona. Szybciutko policja i prokuratura każe mi, proszę państwa, przełożyć przez to drzewo przełożyć na moją działkę. Takie cwaniaki są w tej prokuraturze. Tak, cwaniaki są, no.
to drzewo pocięte na moją działkę. I to, za 3 dni sprawa umorzona, bo nie ma kradzieży. Nie ma kradzieży, nie ma wycięcia. Parodia, parodia. I także nie chcę tutaj przerywać, bo jeszcze mam tych dokumentów więcej. Ale tak jak prosiłam pana, bardzo proszę o sformułowanie wniosków i my się odniesiemy do tego. Dobrze? Także bardzo panu dziękuję. Panie przewodniczący, nie, bo wniosku nie będę zostawiał, tylko proszę. Proszę pana. Komisja, no myślę, że tam radni popracują. Komisja. Trzech, ale mądrych radnych, bo mamy tutaj radnych i bezradnych. O, proszę. Już. To znaczy, nie znam tych ludzi w tej chwili, a poprzedni to byli różni, radni i bezradni. Nie jedni to głową puścili i spali. Nie jedni to puścili głowę i spali po prostu. By ta komisja powstała, ja wtedy usiądziemy spokojnie i będziemy to wszystko po kolei prostować. Jeszcze raz proszę. Proszę, żeby wszyscy mieli kosze na śmieci. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Panie przewodniczący, jeżeli mogę dwa słowa tylko. Bardzo proszę, pan prezydent. Ja kolejny raz. Bardzo mądre słowa i bardzo ładne powiedział pan prezydent Matysiak. Abyśmy się szanowali i pani przewodnicząca również do tego apelowała, a ja tutaj wezmę w obronę pracowników, którzy mi podlegają i co najmniej kilka razy słyszałem, że niemoty, że urzędnicy to nieuki czy niedokształceni ludzie. Ja bardzo proszę, abyśmy się nie... Tak pan powiedział, jest to wszystko nagrane i powiedział pan tak o urzędnikach. I na koniec zakończył pan, że radni, bezradni są swoją wypowiedź. Ja tylko... To, co pan powiedział, mogę spuentować tak. Prezydent Kłos miał pana Pietrzaka na tapecie, pan prezydent Spławski, marszałkowski, pani prezydent Basia Nieradko, pan prezydent Walczak, prezydent Osiewała i pewnie prezydenta Osiewały nie będzie, a spór sąsiedzki na ulicy Sąsiedzkiej będzie trwał jeszcze kilkadziesiąt lat. Także to jest chyba jedyna puenta pana wystąpienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szkoda, że to właśnie ulica Sąsiedzka i sąsiedzi. No ale no. Szanowni Państwo, ogłaszam 20 minut przerwy, ale po to, żebyście się Państwo mogli zapoznać z dokumentami, które złożył tutaj na stole pan Marcin Tedys. Także proszę Państwa radnych, jeżeli chcecie spojrzeć w te dokumenty, które pan złożył, to bardzo proszę.
Punkt drugi. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie widzę. Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Była powiedziane, że nie było przegłosowane. Musimy wrócić do głosowania, ale nie ma. Czyli musimy się wrócić do punktu szóstego, tak? Przepraszam Państwa, musimy wrócić do punktu szóstego, mianowicie do przyjęcia informacji Pana Prezydenta o działalności międzysesyjnej. No nie ma Pana Prezydenta, także bardzo Państwa przepraszam za to uniedogodnienie. Czyli wracamy do punktu szóstego, przyjęcie informacji Pana Prezydenta. Bardzo proszę Szanownych Państwa Radnych, kto z Państwa jest za przyjęciem informacji? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jest na piśmie, ja przed chwilą mówiłam. Kto z Państwa jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli proszę Państwa, przechodzimy do punktu siódmego, czyli tylko do głosowania podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sieradza. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Tak? Troszeczkę z opóźnieniem te wyniki nam tutaj się wyświetlają. Dwanaście osób było za podjęciem tej uchwały, 8 osób się wstrzymało. Dziękuję bardzo. No to była siódma. To była siódma, którą komisja przeczytała. Nie, to faktycznie jest albo błąd systemu, bo faktycznie jest tutaj wynik głosowania. Szanowni Państwo, poprzednio głosowaliśmy informację, a teraz już głosowaliśmy punkt siódmy, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sieradza. Ale to się jeszcze nie ukazało w tabletach. Mamy wynik głosowania z... Czyli dopiero jest przyjęcie informacji Pana Prezydenta na tabletach, tak? Wynik z tego. Jareczku. Cały czas jest informacja prezydenta miasta Sieradza. Tak, no przeprowadziliśmy głosowanie, ono się odbyło, ale nie wspomniano wyniki do systemu. Czekamy. Zawsze można jeszcze raz zagłosować. Zależy co wygrano. Coś się kręci. Okej. 19 osób głosowało, Szanowni Państwo, za. Jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do punktu ósmego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2019 rok. Wspólne komisje nie wniosły uwag, pozytywnie opiniując projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan radny Juliusz Góraj.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ponieważ jest z nami pan dyrektor Erenc, a jedna ze zmian w budżecie dotyczy inwestycji prowadzonej przez Śląskie Centrum Kultury, to myślę, że warto, żebyśmy z tej obecności skorzystali i poprosili pana dyrektora o takie krótkie zreferowanie tej inwestycji związanej z systemem nagłośnienia w teatrze, bo też pewnie, ponieważ są to znaczne środki, a jednocześnie mieszkańcy pewnie może chcieliby zapoznać się ze szczegółami, więc bardzo bym prosił, króciutko. Tak. Bardzo proszę pana dyrektora tutaj do przodu, do mównicy. Pięknie gra na gitarze. Proszę Państwa, więc tak, podzieliliśmy na trzy etapy modernizację nagłośnienia w teatrze, ponieważ no, mamy takie głosy, szczególnie w przypadku kina, że nasze nagłośnienie troszeczkę odbiega od takich dobrych norm, zwłaszcza na przykład odpływają nam ludzie do zwiskiej woli, co to najbardziej to nie możemy tego przeżyć. I teraz jest taka sprawa, że pierwszy etap wynoszący 350 tysięcy złotych chcemy zrobić pierwsze takie uderzenie, które będzie już odczuwalne. No powiem szczerze, że to nagłośnienie, które w tej chwili mamy, to jest, przepraszam, telefon mój dzwoni, kurczę, tam. Jest od, po prostu, no, pójdziemy do przodu o wiele lat, ponieważ no, weźmiemy nagłośnienie, które jest w tej chwili na najwyższym poziomie. Czy będzie wyraźniej, głośniej. Ale oprócz tego będziemy koncerty, te wszystkie rzeczy, które się dzieją, które pokrycie sali dźwiękiem, tak samo jak światłem się pokrywa, tak samo to pokrycie będzie 100 razy lepsze niż jest w tej chwili. Także no, to chciałem powiedzieć. To jest pierwszy etap i powiem też, że napisaliśmy wniosek, w tej chwili jesteśmy na etapie składania wniosku do 28. Chcemy złożyć wniosek do Ministerstwa Kultury na następne etapy. Żebyśmy wtedy, jakby nam się to wszystko udało, no to byłaby bajka. Dziękuję. Jeżeli można, bardzo. To pytam, jaki jest przewidywany koszt kolejnych etapów i wysokość dofinansowania potencjalnie? Ale tych następnych etapów? Tak. To jest w granicach, to jeśli chodzi, tyczy się tego nagłośnienia, to już nie jest tak dużo, bo to jest około 200 tysięcy. No bo teraz mam 350, a to jest, to i tak to nie jest, no wiadomo, to są duże sumy, ale to no, mimo wszystko. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja jeszcze chciałem uzupełnić, bo rzeczywiście jest teraz konkurs Ministerstwa Kultury. Ja byłem na spotkaniu z panem premierem Glińskim i jakby dowiedzieliśmy się, że możemy do 28 złożyć wniosek i panie dyrektorze, jak źle mówię, to niech mi pan poprawi, składamy wniosek na około 450 tysięcy, bo chcemy też dostać dofinansowanie na oświetlenie. I na ten, i tam jest 80% dofinansowania. I składamy też, chociaż to nie, to miał być jakiś tam news, ale to już mogę powiedzieć, składamy też o dofinansowanie na wykonanie projektu na rozbudowę Centrum Kultury, czyli na rozbudowę teatru, gdzie będzie przewidziana duża sala taka do spotkań, bo jak uczestniczymy w tym spotkaniach prezydenckich. No nie trzeba będzie już namiotów stawiać. To nie trzeba będzie namiotów stawiać i tam zrobimy. Tam gdzie są, tam to już Państwo kiedyś mówiliśmy. Tam gdzie są te budynki socjalne od Warszawskiej, nie było zaakceptowanie tego przez panią konserwator zabytków. Teraz poprawiliśmy projekt i jest zaakceptowane. Pokażemy wizualizację lada chwila. I tam też będzie kino już takie nowoczesne z prawdziwego zdarzenia. Nie będzie to jakieś multikino, bo to będzie kino na około 100 osób, ale będzie mega nowoczesne. Będzie grało od rana do wieczora. I będziemy mogli grać tam kino i w teatrze też kino, czyli będzie to wykorzystane. Także do 28 składamy te wnioski, myślę, że... I panie prezydencie, mam nadzieję, że otrzymamy tą dotację. Zobaczymy, jak napiszemy. Mówi, że to news, to znaczy, że kasa będzie. Zobaczymy, jak napiszemy. Ale na pewno i to teraz też chciałem podziękować i pani Beacie i dyrektorowi, bo tak naprawdę to wczoraj się dowiedzieliśmy, że jeszcze możemy złożyć jeden wniosek i piszemy to. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce zadać jakieś pytanie panu dyrektorowi? Nie widzę. Proszę komisję uchwał i wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 17 /120/2019 rok Rady Miejskiej w Śladzu z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Śladza na rok 2019. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje.
Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Sieradza. Paragraf 9. Podpunkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję A jeszcze bardzo. Przepraszam jeszcze. Podpunkt 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie widzę. Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Zagłosowało 20 radnych, czyli wszyscy. Dziękuję szanownym Państwu radnym, czyli uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020. Wspólne komisje nie wniosły uwag, pozytywnie opiniując projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Bardzo proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 17/121/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 na podstawie ustawy o samorządzie gminnym o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uchwala się co następuje. Paragraf 2. W wykonaniu uchwały powierza się prezydentowi miasta Sieradza. Paragraf 3. Podpunkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 roku. Podpunkt 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza oraz zamieszczeniu jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie widzę. Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Głosowało za 20 radnych. Dziękuję bardzo. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Komisje Rozwoju, Rewizyjna, Kultury i Sportu nie wniosły uwag, pozytywnie opiniując projekt uchwały. Komisja Budżetowa. Opinia nie została rozstrzygnięta w głosowaniu. No ale ja mam, że Komisja Budżetowa. Nie? No jest tutaj, także przepraszam, wspólne komisje. Otwieram dyskusję. Dziękuję bardzo. Zatem proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 17/122/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Sieradza. Paragraf 3. Podpunkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku. Podpunkt 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza oraz zamieszczenie jej treści na stronie Urzędu Miasta Sieradza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie widzę. Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Nie zgubiłam po drodze jakiejś tej. Czekaj, 10 już był. Czyli teraz ten będzie 11. Zobacz. Czyli to jest będzie 11. Będzie 11, a tu jest 13 zaznaczone. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, w których właściciel.
czyli zobacz, ten będzie 12. 12. Ten będzie 13. Ten będzie 14. Nie ma, nie ma. Mam zła numerację. Stasiu! Bo z poduszek. Ale nie głosowałaś. Panie radny, czy pan odświeżał? Tam wczoraj się to udało. Czyli jeszcze raz muszę ten 11. Już? Trzeba ja się zastanawiam, skąd te 22 punkty? Nie zdarzają się problemy w głosowaniach. Teraz się zdarzają, to się zdarzają. Szanowni Państwo, radni, prawdopodobnie będziemy zmuszeni powtórzyć to głosowanie, bo system nam chyba nie zadziałał albo nie zadziałał prawidłowo. W tej chwili Biuro Obsługi Rady Miejskiej przygotowuje ponowne głosowanie. Z tym też są jakieś kłopoty techniczne, ale no, mam nadzieję, że to za chwilę jednak to głosowanie nastąpi. Także proszę o chwilę cierpliwości, poczekajmy. Nie będziemy robić przerwy, bo mamy nadzieję, że to w ciągu 2-3 minut się, że wszystko się ustabilizuje, wróci do porządku. Szanowni Państwo, radni, pani wiceprzewodnicząca Beata Jacyszyn chciała jeszcze zabrać głos. Szanowni Państwo, ze względu na to, że mamy przerwę techniczną, muszę się odnieść do wypowiedzi pana Cezarego Szydły. Uważam, że to było wielkim nietaktem wyciąganie tak pochopnych informacji w stosunku do nas, nie sprawdząc, jaka przyczyna była, że nas nie było na jednej uroczystości. Jednej. Dlatego ja, panie radne Cezary Szydło, bardzo proszę i żądam przeprosin. Szanowni Państwo, zresztą to nie jest, tylko ja, ponieważ pan radny naruszył nasze dobra osobiste, ja sobie na to nie pozwolę, panie radny. To jest radny. Niedopuszczalne, żeby na uroczystości z okazji uzyskania niepodległości nikt nie reprezentował radnych Rady Miejskiej. Sierradzani czekali na wolność 125 lat. Szanowni Państwo, jeśli nie przewodnicząca, wiceprzewodniczący, panie Juliusz, jak pan doczytał, Sierradz był w czasie drugiego rozbioru Polski, także 2 lata dłużej. Jakby państwo, pani wyznaczyła kogoś, obojętnie kogo, pani nie wyznaczyła nikogo. A po to jest prezydium, że z wyjątkiem pana Sosińskiego, który był
w porcie sztandarowym, pan prezydent szedł sam. To jest niedopuszczalne. Bardzo przepraszam, ale dzwoniłam do pana Marcina Sośnickiego. Pan Marcin powiedział mi, że jest w porcie sztandarowym, ponieważ nie można było znaleźć innych radnych, bo niektórzy radni nie byli ani razu w porcie sztandarowym. Teraz ja jeszcze mówię, panie radny, szanowny panie radny Szydło. Rozmawiałam z panią wiceprzewodniczącą Beatką Jacyszyn, ale przykro mi, pani Beatka do 21:00 pracowała, a ja ze względów zdrowotnych po prostu nie mogłam i nie będę się przed panem tłumaczyła, dlaczego. Zachował się pan bardzo niegrzecznie, naruszył pan nasze dobra osobiste. Jeżeli pan nas nie przeprosi, to ja oddam sprawę do sądu. To tyle, co miałam do powiedzenia. Dziękuję. Proszę oddać sprawę do sądu. Ze względu na to, że zachowała się pani nieelegancko, nie wyznaczała pani zastępcy, jeśli pani była niedysponowana, i to jest karygodne, żeby radny Rady Miejskiej nie był reprezentowany. Proszę pana, pan naprawdę nie zrozumiał, co ja przed chwilą powiedziałam, że ja dzwoniłam do pana wiceprzewodniczącego, a pan wiceprzewodniczący powiedział, że będzie, ale w poczcie sztandarowym, i to tyle. Dziękuję bardzo. Rozumiem doskonale. Chcieliście państwo być prezydent, natomiast jest kłopot z reprezentowaniem radnych. Ja widzę, że pan nie może patrzeć w ogóle na to prezydium i jest to naprawdę przykro, bo został pan wybrany przez, nie wiem, przez iluś tam 200 iluś mieszkańców, z tego co pamiętam, i zachowuje się pan naprawdę bardzo niegrzecznie, bardzo niegrzecznie. Nie szanuje pan w ogóle kobiet w tym prezydium, w ogóle pan chyba nikogo nie szanuje. Ja naprawdę nie chcę tutaj używać takiego języka i takiej retoryki jak pan, bo byłoby to po prostu przykre. Powinna pani zorganizować tak pracę rady, żeby zawsze była rada reprezentowana. Nie jest pani tego w stanie zorganizować. Tu się pan bardzo myli, bo za każdym razem, kiedy ja nie mogę reprezentować, zawsze, zawsze, ale to zawsze jest ktoś z wiceprzewodniczących. Była i tu się pan bardzo myli. Była jedyna uroczystość państwowa w tej kadencji i pani nie zdała egzaminu, niestety. No bardzo mi przykro. Że na tysiące może uroczystości na jednej nie było. Wie pan co, ja zapraszam pana może w przyszłym tygodniu, przepraszam, w przyszłym, bo będzie Dzień Wolontariusza, będzie też licytacja różnych prac, prawda, na rzecz dzieci niepełnosprawnych, więc zapraszam pana, żeby pan się w końcu mógł wykazać. Pani kompletnie dla nie mieszkańców. Rozumie. Najważniejsza nie, ja pana uroczystość pana rozumie. Państwowa od 101 lat, a pani niestety nie miała czasu, nie potrafiła zorganizować. Wie pan co, mogłam z łóżkiem przyjechać na tą uroczystość, jeżeli by to pana usatysfakcjonowało. Ja myślę, pani radny Szydło, że tutaj najbardziej pan naruszył nasze dobra, używając, że idziemy nażreć się i napić. Nie, tak pan powiedział. Oczywiście. Wyżerkam. Więc myślę, że to wielkim nietaktem jest z pana strony, używając wobec nas takich słów, gdzie ja nie uczestniczę w takich imprezach, gdzie mogę się nażreć. Dobrze. Szanowni państwo, już będziemy mogli głosować. Czyli do 11 punktu wracamy, tak? Przechodzimy, szanowni państwo radni, do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Wspólne komisje nie wniosły uwag, pozytywnie opiniując projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Nie, 11. A ta 10 jest podjęta? Teraz 11. Powtarzamy głosowanie dotyczące 11 o przystankach. Nie, nie. Działalność centrum publicznego, głosowanie wcześniej, raz jeszcze jest przeprowadzone. Czyli przechodzimy do punktu 10. Tak, czyli programu współpracy gminy miasto Sieradz, tak? Angelika, tak, współpracy? Tak. Czyli szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały był już odczytany, czyli jeszcze raz może odczytam. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Bardzo proszę, kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. 20 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Wspólne komisje nie wniosły uwag, pozytywnie opiniując projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan radny Juliusz Góraj. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, toczyła się dyskusja na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu dotycząca tego projektu uchwały w odniesieniu do załącznika numer 1, w którym w wykazie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, umiejscowiono w punkcie 11 przystanki w ulicy 11 listopada, co wywołuje liczne kontrowersje. Prezes spółki, która wnioskuje, czy MPK w Sieradzu, która wnioskuje o umiejscowienie tych przystanków w tej ulicy, przyznaje, że nie przeprowadzono analiz dotyczących tego przebiegu, jak również, że przebieg ten nie wynika z wniosków mieszkańców, którzy mieszkają w tej okolicy, a jedynie z takiej intuicji, że pewnie tam będzie dużo chętnych pasażerów. Uważamy, że trasa przejazdów ulicy Rejmonta i zwiększenie częstotliwości przejazdów przez tę ulicę, która jest równoległa do ulicy 11 listopada i odległa od niej o niewiele ponad 100 metrów, bodajże 140, jak dobrze sprawdziłem, pozwoliłaby rzeczywiście mieszkańcom ulicy 11 listopada mieć równie komfortowe warunki, jeśli chodzi o komunikację autobusową, a jednocześnie nie będzie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa i płynności ruchu w tej ulicy, ponieważ ona jest zbyt wąska w naszej ocenie, aby tam poruszały się autobusy, bo rzeczywiście trudno jest tam często wyminąć się dwóm samochodom osobowym, natomiast autobusy są istotnie szersze i będzie tam po prostu kłopot komunikacyjny i być może albo doprowadzimy do tego, że tam zakażemy zatrzymywania samochodów i mieszkańcy, którzy i tak cierpią na niedostatek miejsc parkingowych, będą mieli z tym jeszcze wielokrotnie większy kłopot, albo też po prostu będziemy doprowadzać do tego, że notorycznie będą tam kłopoty z mijęciem się z autobusem. Więc po pierwsze uważamy, że częstotliwość przejazdów jest ważniejsza od większej ilości tras i proponujemy przebieg tras ulicą Rejmonta i prosimy o zmianę projektu uchwały w zakresie załącznika numer 1 poprzez wykreślenie punktu 11, czyli przystanków autobusowych w ulicy 11 listopada. Ja też zdążyłem się z dwojgiem mieszkańców tej ulicy skonsultować między posiedzeniem komisji a obradami sesji i obydwie z tych osób kategorycznie sprzeciwiają się takiej inicjatywie. To znaczy pierwsza z nich przedstawiła taką reakcję, czy oni zwariowali, a druga, jak powiedziałem o naszych wątpliwościach, to po prostu podzieliła ten pogląd. Więc uważam, że tam jest za wąsko, należy komunikację publiczną prowadzić tak, żeby była bezpieczna i komfortowa i nie dochodziło do problemów związanych z tym, żeby w ogóle można było przejechać tą jezdnią, tak? Więc przepustowość, szerokość drogi, też drogi, w których prowadzi się komunikację autobusową, projektuje się nieco szersze, więc warto to uwzględnić i pamiętać o tym, że mieszkańcy mają też prawo głosu, tak? Jeżeli mieszkańcy mówią nie, a mówią, bo to sprawdziłem, no to nie powinniśmy się powoływać na niesprawdzone intuicje i na opinię, że wydaje się, że się ten autobus zmieści, bo my jesteśmy przeświadczeni, że nie. I wystarczy, że jeden z samochodów parkujących równolegle do krawężnika zaparkuje nie 3 centymetry od niego, a 15 i już się pojawia poważny kłopot. I mówili o tym również radni, którzy są zawodowymi kierowcami i poruszają się po Sieradzu cały czas. Więc ja do Państwa apeluję, nie tylko jako radny, który jakąś analizę tej sprawy podjął. I przychylam się po prostu do też wniosku Mirosława Owczarka, radnego, który zgłosił ten problem jako pierwszy i któremu za to dziękuję. Właśnie jako zawodowy kierowca.
I proszę też Państwa radnych po prostu jako mieszkanie z tego osiedla. Bardzo proszę o zmianę tego załącznika w tym zakresie, o którym powiedziałem, lub nie podejmowanie tej uchwały. Bardzo Państwa proszę o refleksję. To jest naprawdę ryzykowny eksperyment, który najprawdopodobniej skończy się po prostu źle. Dziękuję. Panie radny Juliuszu, czy rozumiem, że pan sformułuje wniosek o zniesieniu tego z porządku obrad, tak? Mój pierwszy wniosek dotyczy wykreślenia punktu 11 w załączniku numer 1 do uchwały. I to bym chciał przegłosować, a alternatywnie, gdyby to się nie udało, to wnoszę o zdjęcie z porządku obrad w następnym kroku. Bardzo proszę. Jeżeli można, to w punkcie 11 załącznika są 4 przystanki na ulicy 11 listopada, a my wnosimy o ustanowienie 3. Ten 4, czyli on istniejący, on funkcjonuje. Okay. Bardzo dziękuję za tę uwagę. W związku z czym proszę o wykreślenie 3 przystanków, o których pan wspomniał, bo ja myślałem, że on się nazywa inaczej po prostu. Myślałem, że się nazywa Grunwaldzka. Tak, tak, bo on jest tam przy skrzyżowaniu, tak? Tylko się nazywa w ten sposób. Dobrze, to dziękuję za tę uwagę i koryguję mój wniosek. Wnoszę w takim razie o zmianę w punkcie 11 i pozostawienie tylko wspomnianego przez pana kierownika przystanku. Bardzo proszę, pan radny Mariusz Góra. Ja mam pełną świadomość, że prezes wie, że z pełną świadomością, że ta komunikacja jest tam potrzebna i dajmy prezesowi naprawdę pracować na zasadzie takiej, że wszystkie aspekty za były przez pana prezesa poruszone, więc uważam, że jeśli będziemy podcinać skrzydła panu prezesowi, no to myślę, że no będziemy mieć coraz mniej tej komunikacji. Już gmina nas się odcięła, więc daje się na radnych. To znaczy ja tylko zaraz panie radny Juliuszu Górę udzielę panu odpowiedzi, tylko ja akurat szanowni państwo mieszkam tam Daszyńskiego 11 listopada i akurat nie jestem kierowcą, jeżdżę z koleżanką, ale naprawdę będzie tam problem z wjazdem autobusu. Ja sobie też sama jako mieszkanka nie wyobrażam, żeby też w jakiś sposób no nie wiem, jakieś tam spaliny wydobywały się. No ja myślę, że jeżeli mieszkańcy by się zgłosili do nas, prawda, i o to poprosili, to no nie widzę problemu, ale no póki co to chyba żaden z mieszkańców się nie zgłosił. Ja tutaj nie chcę podcinać skrzydeł, broń Boże, żadnemu z prezesów, bo jestem jak najbardziej za, tylko sprawdźmy to najpierw, prawda, czy jest tego rodzaju zapotrzebowanie. Bardzo proszę, pan radny... Jeszcze bardzo proszę Andrzeju, ty i później Julek, dobrze? Ja chciałem też zauważyć, szanuję oczywiście tutaj zdanie kierowców radnych, ale chciałem zauważyć, że też prezes MPK się wypowiadał, który też jest kierowcą, który zatrudnia kilkudziesięciu kierowców, który powiedział, że sprawdzili tą trasę, nie widzieli tego problemu, samochody ciężarowe też tą trasą jeżdżą. No myślę, że też grupa dwóch znajomych to też nie jest reprezentatywna. No także tutaj no, te argumenty trochę się zbijają. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja tutaj opiniuję nieraz te przystanki i trasy. Jeszcze nigdy nie było tak, że zwracałem się, czy prezes zwracał się do jakiejś grupy mieszkańców, pytając się, jak zrobić trasę, bo takich rzeczy się nie robi. Bo to jest prezesem, żeby to podjąć, podejmował decyzję. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, kondycja MPK, mimo bardzo dużych starań, mimo nowych autobusów i tak dalej, coraz mniej ludzi jeździ komunikacją miejską. Za chwilę będziecie Państwo stać przed decyzją, czy dodać dotacji więcej, bo po prostu spółka taka nie może upaść. Dajmy szansę prezesowi, żeby się wykazał. Jeżeli będą kolizje, jeżeli będzie coś się działo, to ja nie widzę żadnego problemu, żebyśmy po dwóch tygodniach I wie pan, podnoszenie, że dzwoniło dwóch ludzi, to ja mogę panu powiedzieć, że do mnie dzwoniło trzech. I mówili, fajnie będzie, jak będzie komunikacja, ale tego nie powiem, bo po prostu to... A pana jest prawda, tak? Ja nie wiem, czy pana jest prawda, no, natomiast wie pan, dwie osoby, to jest jakby nieistotne w tej dyskusji. Dajmy szansę, rzeczywiście, kieruje facet, pan prezes kieruje... miejskim przedsiębiorstwem komunikacji. Dajmy mu szansę, żeby wprowadził takie zmiany. Jeżeli to nie będzie szło, to po prostu wycofamy to. Oczywiście, jak Państwo tego nie przegłosujecie, to nic się złego nie stanie, tylko że
też nie podnosimy argumentu, że będziemy za każdym razem pytać mieszkańców o wszystko, no bo po to mieszkańcy wybrali radnych, żeby za nich decydowali, po to my jesteśmy tutaj, żebyśmy decydowali o pewnych rzeczach i po to są prezesi, żeby decydowali o tym, jak ma wyglądać spółka. Jeszcze już chwileczkę, tylko panie prezydencie, proszę mi powiedzieć, czy te wszystkie autobusy będą wjeżdżały we wszystkie osiedla w całym Sieradzu, czy tylko tam na 11 listopada? No nie wiem, bardzo proszę pana radny Juliusz Góraj. Szanowni państwo, pan radny Mariusz Góra był uprzejmy powiedzieć, że zostały przeanalizowane argumenty za poprowadzeniem tej trasy przez tę ulicę. I rzeczywiście, tylko nikt nie wziął pod uwagę żadnych argumentów przeciw. I teraz chciałbym, żeby pan prezydent Matysiak też wziął pod uwagę, że prezes jest od podejmowania decyzji, jeśli chodzi o proponowanie, ale właśnie radni są odpowiedzialni za to, reprezentując mieszkańców, żeby podejmować uchwały takie, które są z korzyścią dla mieszkańców. Ja osobiście uważam, że przebieg tej trasy w tym miejscu będzie dla mieszkańców niekorzystny. Uważam, że poprowadzenie komunikacji z większą częstotliwością w ulicy Reymonta, która jest oddalona o 140 metrów, będzie korzystniejsze i częstotliwość może skłonić większą ilość mieszkańców do korzystania niż przesunięcie trasy o 100 parę metrów. Ja mam pytanie w takim razie do pana, przepraszam, ale do pana Tomka, do pana naczelnika. Jeżeli odrzucimy tą uchwałę całą, tak? To jakie będą konsekwencje? Jakich przystanków nie będzie? Tylko tych na 11 listopada, tak? I na zakładników, nie? No. Ale panie prezydencie, mój wniosek dotyczył tylko ulicy, zmiany uchwały, a nie jej odrzucenia. Nie, no to proszę sprawdzić. To proszę jeszcze pani radna Jolanta Pietrus. Właściwie to mnie już troszeczkę to śmieszy, a powiem dlaczego. Bo gdyby nas ta inwestycja kosztowała 20 milionów, 15, 10, bym powiedziała, kurczę, nad czym warto debatować. A tutaj ludzie albo to się sprawdzi, albo się nie sprawdzi. To, co zostało powiedziane tutaj wielokrotnie. Dajmy sprawdzić się prezesowi, no dlaczego wchodzimy w jego kompetencje? Ale to nie jest realizujemy. On po prostu przedstawił swoją propozycję. A my staramy się jego pomysł. O bezpieczeństwo. Ja nie jestem wcale pewna. To może jeśli bym rzuciła propozycję, słuchajcie, zlikwidujmy na przykład trasę 1, 5 i 3, bo po co mają jeździć po Sieradzu? To też to by było takie, bo też jeżdżą. Ja mieszkam na osiedlu Mickiewicza, gdzie przyjeżdża 1, 5 i 4. A jest, chcę przypomnieć, że na końcu jest takie miejsce newralgiczne, że naprawdę jest wielki problem. No, dla mnie, ja uważam, że naprawdę w tamtym, nie mieszkam tam, ale czasami tam jeżdżę, ale jest to takie miejsce, gdzie tam nie ma komunikacji miejskiej i ci ludzie na pewno by z chęcią korzystali. Joluś na Reymonta. Wniosek formalny. Przejdźmy do głosowania wniosku formalnego. Bardzo proszę jeszcze pana radny Mirosław Antoni Owczarek. Szanowni radni, pani przewodnicząca, prezes przedsiębiorstwa wyraził się jasno i precyzyjnie. Mogą poruszać się tam autobusy. To raz. Jeżeli nie zda to egzaminu, o czym mówił pan prezydent, to tą sprawę się wycofa. Ja chciałem tylko przypomnieć, że przedsiębiorstwo MPK jest w całości dotowane musi być, bo takie przedsiębiorstwo musi w Sieradzu istnieć przez budżet sieradzki. Im mniej im damy zarobić, tym więcej właśnie mieszkańcy, nad którym się państwo pochylacie, będą na MPK płacić. Dlatego dajmy przedsiębiorstwu komunikacji miejskiej wysuwać swoje wnioski. Jeżeli one nie zdają, to nie zdadzą egzaminu, to spadnie to na karb prezesa i zarządu tej spółki. My i tutaj wszyscy radni, zarówno za jak i przeciw, mamy zobowiązanie prezesa do tego, że jest to uzasadnione. Jeżeli nie będzie uzasadnione,
odpowiedzialność za to weźmie prezes spółki. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani wiceprzewodnicząca Beata Jacyszyn i później pan Juliusz Góraj i pan Zbigniew Miśkiewicz. Szanowni państwo, ja nie mogę tu się zgodzić akurat z panem Mirosławem Antonim Owczarkiem, dlatego że to nie w pojedynkę pan prezes wybiera nas jako radnych, tylko my jesteśmy przedstawicielami radnych, ludzi, którzy na nas głosowali. Ja osobiście w tej chwili nie mieszkam tam na tym osiedlu, ale mieszkałam tam 15 lat i uważam, że naprawdę puszczenie tam linii autobusowej będzie naprawdę niekorzystne dla mieszkańców. Jest to osiedle, gdzie jest bardzo dużo młodych małżeństw. To ja przez wiele lat walczyłam o to, żeby tam powstały pachołki. Naprawdę te place zabaw są dosyć blisko ulic i będzie tam dochodziło do, nie daj Panie Boże, do nieszczęść. Ja myślę, Szanowni Państwo, że mamy tutaj wniosek, że mamy wniosek do przegłosowania o wykreślenie tych trzech przystanków, zostawienia przystanku na zakładników i myślę, że głosujmy. No zobaczymy, kto z Państwa jaką podejmie decyzję. Bardzo proszę pan radny Juliusz Góraj o sformułowanie wniosku i szanowni państwo głosujemy. Przechodzimy do głosowania, bo to jest takie bicie piany tylko. Dobrze, bo w związku z tą uchwałą jest jeszcze jedna kwestia, którą warto myślę poruszyć, bo powiedziano dajmy szansę panu prezesowi, żeby sprawdził połączenia na tej ulicy. To może dajmy szansę panu prezesowi, żeby nam powiedział dlaczego połączeń na ulicy Ludowej nie ma, bo mamy przystanki utworzone dawno w ulicy Ludowej, więc chciałbym przy tej okazji poprosić, żebyśmy mieli szansę się przekonać, czy tam jest warto poprowadzić ruch, zwłaszcza, że tam wtedy, bo jest krańcówka, prawda, bodajże przy ulicy Topolowej i autobus jedzie i zawraca, równie dobrze mógłby robić pętlę przez ulicę Ludową, wykorzystalibyśmy przystanki, które utworzyliśmy, to pewnie nas jakieś pieniądze kosztowało. Zostało objęte bodajże wnioskiem o dofinansowanie budowy tej ulicy, a teraz przystanki stoją, a mieszkańcy nie mogą z nich korzystać, więc może w pierwszej kolejności wykorzystajmy te przystanki, które mamy, a nie twórzmy nowe w miejscach, w których budzą one kontrowersje. Więc przypominam treść mojego wniosku pierwotnie złożonego. Wnoszę o zmianę załącznika numer 1 w punkcie 11 poprzez wykreślenie trzech spośród czterech przystanków oznaczonych jako 11 listopada z wyłączeniem tego przystanku uprzednio istniejącego przy Alei Grunwaldzkiej. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, bardzo proszę jeszcze pan mecenas. To ja wnoszę zgodnie z informacją przekazaną przez pana Bekalarka, czyli chodzi o trzeci, tak? Czyli żeby pozostawić ten oznaczony numerem trzecim, chociaż nie wiem, jakie on oznaczenie miał uprzednio. Więc nie wiem, czy on po prostu nie stanie się pierwszym, bo poprzednio był pewnie pierwszym, jedynym, nie? Więc chodzi o przystanek, który teraz jest numerem trzecim, no ale on powinien pozostać numerem pierwszym, czyli ten punkt powinien być zgodny z uchwałą poprzednio obowiązującą. Dziękuję. Czyli panie radny, proszę dokładnie sformułować ten wniosek, żebyśmy wiedzieli, jak go zapisać. Właśnie, bardzo dobry wniosek. W punkcie 11 wykreślić proszę trzy z przystanków, tak, w kolumnie numer i nazwa przystanku, proszę pozostawić tylko 01, 11 listopada 1, tak, bo to był ten przystanek, który istnieje, tak, jak rozumiem, znaczy 0, ale to będzie numeracja 03 i on będzie numerem trzecim, no to jak przyjmiemy uchwałę 03, to będzie 03, nie, to proponuję 01, ale żeby chodziło oczywiście o ten przystanek, który faktycznie istnieje.
w sensie fizycznym przy Alei Grunwaldzkiej, tak? Dziękuję. Panie radny wnioskodawco, a może by tak z uzasadnienia przenieść po prostu numerację przy posesjach, które mają być wykreślone? Oczywiście wiązałoby się to ze zmianą uzasadnienia poprzez wykreślenie pierwszej części ostatniego zdania, czyli trzy z nich zlokalizowane zostały na ulicy 11 listopada w rejonie posesji 5, 8, 11. Tak? Czyli wnioskuję również o wykreślenie z uzasadnienia tego fragmentu. Tak? Do słowa czwarte. Panie radny, bardziej mi chodziło o dookreślenie tych przystanków, które mają być wykreślone. Kilometraż. Właśnie oznaczenie, tak, to słuszna uwaga pana mecenasa, że przystanki są też oznaczone poprzez kilometraż, numer przystanku parzystego i nieparzystego. I tutaj proszę. Początek proszę drogi, jeżeli mogę, to jest od ulicy Aleja Grunwaldzka, czyli pierwszy przystanek to jest 01, później jest 02 i jest 04, doczekać tutaj. Tak jest. No tak. A nie można powiedzieć, że wykreślenie wszystkich przystanków proponowanych oprócz przystanku na ulicy Zachodniej? Nie, ale to nie jest takie. Szanowni Państwo, panie radny Juliu. Nie zrozumiał wniosku. Planowanie. Wykreślenie przystanków, które są zaproponowane do zmiany oprócz przystanku na ulicy Zachodniej. Julek, możesz mnie posłać na chwilę. Wykreślenie z punktu 11 trzech punktów i pozostawienie przystanku oznaczonego 01 przy ulicy 11 listopada. Tak. Ponadto ilość przystanków w kolumnie ilość przystanków, zmiana liczby na 1 i wykreślenie kilometrażu przystanków nowo proponowanych. Nie znam tych oznaczeń. Szanowni Państwo, 5 minut przerwy. Bardzo proszę, Julek, żebyś sformułował dokładnie wniosek.
wniosku. Już jest zapisany? Szanowni Państwo, ponawiam wniosek. Uprzejmie proszę o uwzględnienie zmiany w załączniku numer 1 do uchwały w punkcie 11 o wykreślenie przystanków oznaczonych w kolumnie numer i nazwa przystanku numerami 1, 2 i 4, pozostawienie przystanku numer 3 i nadanie mu numeru 1, jak również zmianę ilości przystanków w punkcie 11 na 1 oraz wykreślenie numerów przystanku parzystego, kilometraż w obydwu przypadkach, natomiast w przypadku numeru przystanku nieparzystego w kilometrażu proszę o wykreślenie pierwszego, czyli 01 w nawiasie 0 plus 225 i pozostawienie przystanku 0 plus 656, przy czym oznaczenie go numerem 01. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze szanowni Państwo chwileczkę, bo tutaj jeszcze się nie wyświetliło. O, już mamy. Wniosek formalny dotyczący punktu 11 uchwały w sprawie określenia przystanków, usunięcie z punktu 11 przystanków numer 01, 02, 04 i zmiany przystanku 03 na 01 i dostosowanie kilometrażu do proponowanej zmiany. Dziękuję bardzo panu radnemu. Bardzo szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wniosku pana radnego Guraja? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Za było 7 osób, wstrzymujących 2 osoby i 11 było przeciw. Czyli wniosek upadł, poprawka została nieprzyjęta. Czyli teraz głosujemy wniosek cały. Bardzo proszę. Przewodnicząca, kochani, ja mam takie pytanie, w czym naprawdę jest problem, bo tak sobie też przeanalizowałem w głowie i też dyskusje były odnośnie tego przejazdu z 11 listopada, żeby można było o to 100 metrów, 140 metrów przenieść właśnie na ulicę Rejmonta. Słuchajcie, kochani, uważam, że... Ale Stasiu, masz rację w 100%. Słuchajcie, ja mi się naprawdę, bo to trzeba troszeczkę logiki też w tym znaleźć, bo teraz tak, odrzucić to tak, tu nie, no to zaraz. No dajmy właśnie, no do sprawdzenia, czy przejdzie, ale no może pójdźmy tą taką bardziej, bo ja tam często przejeżdżam, słuchajcie, 11 listopada. My tam mieszkamy praktycznie. Tam jest aut tyle, słuchajcie, i teraz to jest do momentu, kiedy komuś, albo na przykład mnie, czy pani przewodniczącej, czy komukolwiek, lusterko nie zostanie urwane, a wtedy kto? No większy ma, i wiemy jak na jezdniach jest, większy ma pierwszeństwo, większy gdzieś tam zawsze pierwszy. To nie chodzi o to, czy wierzę, czy nie wierzę, ale o, zaraz. Panie radny, mają ograniczoną... widoczność, jak przejeżdżają. Jest dużo wypadków. Dzieci niskiego wzrostu w każdej chwili może podejść. Tak, tylko uważam, że ktoś, kto tam udostępnił, umożliwił, żeby było ruch dla ciężarowych aut. Nie wiem, czy to ktoś logicznie troszeczkę zdrowo pomyślał. Proszę Państwa, ostatnio przejeżdżałem, gdzie musiałem objechać dookoła bloki, ponieważ, pozwolę sobie nazwać śmieciarka, tak? Ci, co nieczystości odbierają, zatrzymała się w takim miejscu, że ja nie byłem w stanie przejechać. Nie ma takiej opcji. No więc, panie radny, uważam, że powinniśmy sobie iść... A ja nie trąbię. Szanowni państwo, ja uważam, mimo wszystko, bo mówię po przemyśleniu, ja uważam, że to by było bardziej, gdybyśmy się może pochylili nad tym Rejmonta, bo to 100 metrów przejść, nawet dla zdrowotności, to raz. A drugie jeszcze chciałem powiedzieć, panie prezydencie, bo ja byłem przy rozmowie, kiedy pan radny prowadził rozmowę z mieszkanką ulicy 11 listopada, więc no słyszałem to, bo to było na głośno mówiące, więc... Okej, ale chciałbym powiedzieć, że byłem świadkiem rozmowy, gdzie była mieszkanka zażenowana. Dziękuję.
Szanowni Państwo, ja powiem tylko jeszcze jedno zdanie. Ja tam mieszkam, tam mieszka Stasiu Kostatka bliska, tam mieszka Juliusz Góraj, tam mieszka Arkadiusz Góraj, tam Beatka mieszka. Szanowni Państwo, ja to się tylko zastanawiam, gdybyśmy dyskutowali na temat innej ulicy, innego przyjazdu, czy byście też nie zabierali głosu? No każdy ma prawo do wyrażenia swoich opinii, prawda? Także bardzo proszę, pan Juliusz Góraj. Ja zgodnie z moją zapowiedzią składam wniosek o zdjęcie punktu przyjęcia tej uchwały z porządku dzisiejszych obrad i chciałbym go uzasadnić. Ja proponuję, ponieważ pan prezydent Matysiak rzeczywiście słusznie podkreślił swoje zaufanie, ale też słusznie powiedział, że dwie osoby to za mało reprezentatywna próba. Więc ja proponuję przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie tego projektu uchwały i po konsultacjach z mieszkańcami odpowiednio szerokich, które odpowiedzą nam na to pytanie, czy jest odpowiednie zapotrzebowanie i czy w ocenie mieszkańców przebieg, umiejscowienie tych przystanków nie będzie rodziło kłopotów. Po przeprowadzeniu rzetelnych konsultacji z mieszkańcami, z udziałem radnych i pracowników Urzędu Miasta, możemy wtedy na podstawie rzetelnych analiz zapotrzebowania i głosu mieszkańców powrócić do tego pomysłu. Więc proponuję zdjęcie tego punktu z porządku obrad, przeprowadzenie konsultacji, szerokich analiz, których, jak pan prezes powiedział, nie było, i dopiero później podjęcie decyzji o umiejscowieniu przystanków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana radny Mirosław Antoni Owczarek i później pan. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, przegłosowaliśmy odrzucenie tego wniosku. I teraz możemy sobie do jutra, może zaproponuję, składać co chwila jakikolwiek wniosek. Co przyszedł komuś do... Jak to? Referendum, chodzenie, zbieranie. Proszę bardzo, niech pan radny robi sobie konsultacje, bo od tego jest. Ale niech pan szanuje czas innych radnych, którzy są tutaj na sesji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Poczekaj zaraz. Bardzo proszę, szanowni państwo, ja troszeczkę w podobnym tonie, to znaczy ja nie zabraniam nikomu składania wniosków formalnych, możemy nad nimi głosować, nie ma problemu. Tylko mam troszeczkę delikatne uwagi co do uzasadnienia tego wniosku, bo faktycznie, tak jak podkreślił tutaj to wiceprezydent, możemy otworzyć pewien precedens, to za chwilę jakikolwiek przystanek albo jakakolwiek nasza decyzja może być uzależniona od konsultacji społecznej. Po to są radni powołani, są odzwierciedleniem tego społeczeństwa, że moim zdaniem powinni podejmować decyzje zgodnie ze swoimi przekonaniami czy według jakichś innych. I też miałem nie zawierać tym głos, ale już korzystając, że mam głos, też nie chciałbym, żeby z tej rady, z tej dyskusji wynikła taka oto teza, że jak wpuszczamy gdziekolwiek autobusy miejskie, nieważne czy to teraz tyczy się 11 listopada, czy gdziekolwiek, to powstaje jakieś większe zagrożenie czy większe niebezpieczeństwo powodowane tym, że autobus miejski tam jedzie. I nie chciałbym, żeby, mam mnóstwo znajomych, których jest kierowcami w miejskim przedsiębiorstwie komunalnym i oni sobie nie życzą takiej retoryki, ponieważ oni akurat dbają o bezpieczeństwo i jadą zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dziękuję bardzo. Proszę pan wiceprzewodniczący. Ja panu prezesowi ufam. Czy pan prezes chciałby zabrać głos jeszcze? Dobrze, i to nas... Szanowni państwo, ja uważam, że chyba ta dyskusja już powinna być zakończona, prawda? Więc tutaj co powiedział pan wiceprezydent, co potwierdził pan prezes,
no mam nadzieję, że będzie dokonane, czyli jeszcze chciałeś zareklamować. Czyli dobrze, teraz panie radny Juliuszu, czy wycofa pan ten wniosek po takim przedstawieniu tutaj przez pana informacji? A skąd taki pomysł, żebym wniosek wycofał? Zapowiedziałem go, złożyłem i uprzejmie proszę, żeby uwzględnić moją argumentację. I chciałbym też powiedzieć, że ja nie odwoływałem się do argumentacji, o której powiedział pan przewodniczący Sośnicki, więc rozumiem, że nie do mnie jest to kierowane. A powtórę, chciałbym powiedzieć, że w przepisach prawa, to pewnie pan mecenas potwierdzi, mamy instytucję konsultacji społecznych. Chciałbym w takim razie zapytać retorycznie, po co ona jest, skoro mielibyśmy ich nie przeprowadzać, tylko robić ją w ramach audytu. Chciałbym, żeby to znaczy, rada bo ten audyt jest zlecony. Ten audyt jest zlecony, będzie zapłacony i w audycie przewidziana jest instytucja badania opinii, tak? Konsultacji. Tak brzmi audyt, tak panie prezesie? I w audycie to będzie, no to chyba lepszej konsultacji nie ma jak zewnętrzna firma, bo nie wiem, bo za chwilę zaczniemy dyskutować, w jaki sposób prowadzić konsultacje, kto ma prowadzić konsultacje, jakie wyniki będą ważne i tak dalej. No, dostaniecie państwo do dyspozycji ten audyt i wtedy będziemy dalej procedować. Ale szanowni państwo, padł wniosek formalny, to trzeba głosować zwyczajnie, no jestem za tym. Ja popieram tutaj pana Jurusza Góraja, padł wniosek formalny, głosujemy. Szanowni państwo, wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad punktu 11. Kto z państwa jest za zdjęciem tego punktu z porządku? Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Za zdjęciem było 8 radnych, 1 osoba wstrzymująca. I 11 radnych było przeciwnych, czyli wniosek upadł. Czyli głosujemy na to. Czyli treść jest taka sama. Czyli punkt 11, szanowni państwo, jeszcze raz może przeczytam. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Wspólne komisje nie wniosły uwag pozytywnie opiniując projekt uchwały. Bardzo proszę Komisję Uchwał Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 17/123/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uchwala się, co następuje. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Sieradza. Paragraf piąty, punkt pierwszy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Podpunkt drugi. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie widzę. Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Dwunastu radnych było za podjęciem uchwały, jedna osoba się wstrzymała, siedmioro radnych było przeciwko.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. Wspólne komisje nie wniosły uwag. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 17/124/2019 Rady Miejskiej w Śradzu z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. Na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej w związku ustawy o samorządzie gminnym na wniosek prezydenta miasta Śradza uchwala się, co następuje. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Śradza. Paragraf czwarty punkt pierwszy. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie widzę. Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 20 radnych głosowało za. Dziękuję bardzo. Punkt 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Śradzu i ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023. Wspólna komisja nie wniosła uwag, pozytywnie opiniując projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 17/125/2019 Rady Miejskiej w Śradzu z dnia 26 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Śradzu i ustaleniu jej składu osobowego w kadencji 2018-2023 na podstawie ustawy o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf trzeci punkt pierwszy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpunkt drugi. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Śradza i zamieszczeniu jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Śradza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie widzę. Jeżeli nie ma uwag, wnoszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Siedemnastu radnych było za podjęciem uchwały. Dwie osoby się wstrzymały, jedna osoba przeciw. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów. Wspólne komisje nie wniosły uwag, pozytywnie opiniując projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 17/126/2019 Rady Miejskiej w Śradzu z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w związku ustawy o petycjach uchwala się, co następuje. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Miejskiej w Śradzu do przekazania wnoszącemu petycję niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. Paragraf trzeci punkt pierwszy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf punkt drugi. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Śradza i zamieszczeniu jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Śradza. Proszę o przegłosowanie. Bardzo proszę. Kto tam się zgłaszał? Bardzo proszę, pan radny Juliusz Góral. Szanowni Państwo, panie prezydencie, oczywiście projekt uchwały i jego kierunek jest zasadny, bo oczywiście to nie Rada powinna regulować takie kwestie. Niemniej jednak w związku z przedmiotem petycji chciałbym zaapelować do prezydenta miasta Śradza jako kierownika urzędu o to, aby postarał się o
wprowadzenie nawet w sposób odformalizowany zasad związanych z konfliktami interesu, zarówno w odniesieniu do swojej osoby, jak i do pracowników Urzędu Miasta Sieradza, aby w sposób możliwie szeroki stosowali zasadę unikania konfliktu interesu i jakichś podejrzeń o powiązania z podmiotem czy przedmiotem sprawy, które rozpatrują, o wrażliwość na przesłanki wyłączenia, szczególnie te ostatnią w katalogu z kodeksu postępowania administracyjnego, czyli w sytuacjach, które mogą wywoływać wątpliwość co do ich bezstronności, aby nie podejmowali innych czynności niż tylko te niecierpiące zwłoki. I pana prezydenta, i pracowników Urzędu Miasta Sieradza proszę o taką szczególną wrażliwość w tym przedmiocie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania tej uchwały. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Dziewiętnastu radnych głosowało za, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt piąty, sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych. Czy ktoś z państwa radnych chciałby... Punkt 15. Proszę. Tak, tak, wiem, kochani, wiem. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zagłać głos? Bardzo proszę pan radny Cezary Szydło, później pan radny Ryszard Perka. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, ja chciałem zabrać głos, jak był jeszcze pan Tedys, ale nie udzielono mi głosu. Tu padły bardzo poważne oskarżenia w stosunku do pana radnego Perki, gdzie było stwierdzone, że są pewne nagrania i tu jest, jeżeli by ta sprawa dalej miała jakieś dalsze reprymendy, to chciałem się zapytać, czy ewentualnie było wyrażenie zgody na nagrywanie, bo jeśli nie, to chyba to jest przestępstwo, więc proszę mieć to na uwadze, jeśli by sprawa gdzieś dalej trafiła. No i drugi temat, bo wiem, że są ciągle problemy z pocztem sztandarowym, nie ma kto czasami iść gdzieś. Ja deklaruję, że jeśli tylko będę mógł, to proszę zawsze do mnie dzwonić. 4 razy w roku jestem w stanie brać udział w poczcie sztandarowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie radny za taką deklarację. Bardzo miło. Bardzo proszę pan radny Ryszard Perek. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowny rado. Oczywiście chciałbym powiedzieć w ten sposób, że będę czynił dalsze kroki w stosunku do tego pana o te nagrywanie i nie poprzestanę na tym, bo jest to bardzo poważny zarzut. A niemniej jednak chciałbym się dowiedzieć, co ja tam nagadałem, jeżeli... Taka jest sytuacja. No, drugą taką sytuację, która jest niedawno, żeśmy przegłosowali w komisji uchwałę, komisji skarg, wniosków i petycji. I chciałbym podziękować z tego miejsca panu radnemu Zbigniewowi Czarneckiemu za aktywny, twórczy udział w komisji w ciągu roku. Dziękuję panie Zbyszku. Dziękuję bardzo panie radny. Bardzo jest to miłe. Brawo. Bardzo się cieszę, że... I to jest piękny obrazek. Szanowni państwo, ja tylko od siebie może coś dopowiem, że uważam, że nagrywanie osób jest w ogóle czymś ohydnym. I nie wyobrażam sobie, żeby w takie rzeczy się w ogóle wplątywać, ale niektórzy może tak lubią. Bardzo proszę, pan Mirosław Antoni Owczarek. Ja chciałbym się dołączyć do słów pana radnego Ryszarda Perki, że szkoda będzie takiego kompetentnego radnego w tej komisji petycji, który dawał nam wszystkim bardzo praktyczne rady z życia wzięte. Dziękuję ci. Dlatego głosowałem przeciw opuszczeniu tej komisji. Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę pan Juliusz, przepraszam, pan radny Juliusz Góraj. Dziękuję bardzo. Chciałbym wygłosić oświadczenie w związku z tym, że myślę, że upływ roku kadencji jest takim momentem na podsumowanie tego, co się w Sieradzu udało miejskiemu samorządowi,
gdzie widzimy problemy czy niedoskonałości. I rzeczywiście ten rok i jego bilans nie wygląda korzystnie. Jeżeli podsumujemy wydarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to nie udało się doprowadzić do budowy ronda u zbiegu ulic 1, 3 maja i ulicy Jana Pawła II, mimo że ta budowa miała już się zakończyć. W ostatnim spotkaniu z inicjatywy pana radnego Czarneckiego dowiedzieliśmy się od przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich, że bardzo prawdopodobne jest, że to rondo powstanie. Więc przy okazji chciałbym zapytać, jaki jest stopień tego prawdopodobieństwa, bo mieliśmy pewność, a dziś jest tylko wysoki stopień prawdopodobieństwa, więc chciałbym prosić prezydenta o określenie stopnia tego prawdopodobieństwa, czy to jest 60-80%, czy inna wartość. Przypomnę też, że mamy w Sieradzu podwyżki w zasadzie każdej z opłat. Podwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami, podwyżkę podatków, jesteśmy przed podwyżką czynszów i pewnie w przyszłości innych opłat. To jest z jednej strony wynik polityki rządu, ale z drugiej uważamy, że są to podwyżki nadmierne. Ponadto niestety, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa w ruchu, to tutaj oprócz bardzo przykrego i chyba haniebnego incydentu z udziałem pana prezydenta, to mamy wiele, wiele problemów nierozwiązanych. Zbudowaliśmy przy udziale powiatu przedłużenie ulicy Sikorskiego i tam znów nie mamy ronda. Skrzyżowanie dalej jest ogromny kłopot z ruchem i ten kłopot myślę, że się powieli przy skrzyżowaniu ulicy Sikorskiego, kiedy powstaną tam budynki mieszkalne i znowu będziemy się zastanawiać i łamać głowy, jak ten problem rozwiązać, a problem ten stworzył się przez takie dziwne niedopatrzenie związane z układem tego skrzyżowania. Proponowaliśmy od początku w budżecie miasta ująć wyższe kwoty przeznaczone na wymianę oświetlenia ulicznego. Po pierwsze ze względu na to, że część z tych lamp jest już wyeksploatowanych. Ponadto chcieliśmy doprowadzić do zaoszczędzenia środków w przyszłorocznym budżecie, który będzie obciążony wyższymi opłatami niewątpliwie za energię elektryczną. I te wnioski nie znalazły aprobaty dwukrotnie, ale potem rzeczywiście zwiększono środki na oświetlenie uliczne i doszło do wymiany lamp i budowy nowych lamp oświetleniowych. Jak pan prezydent powiedział, chodzi o ulicę, przy której mieszka i prosił, żeby nie hejtować, więc nie hejtujemy, ale mieszkańcy powinni to wiedzieć. Natomiast oczywiście obawiamy się tego, co będzie w kolejnych latach. My składamy wnioski, nawet nieduże, do zmian w budżecie i wszystkie z nich są albo kwitowane takim sformułowaniem, że przyjmijmy propozycję, która jest, a potem jeżeli wystąpi potrzeba, to uwzględnimy i te wnioski nie są uwzględniane. I chodzi o naprawdę nieraz proste i drobne sprawy, więc trudno nam wciąż przyjmować za dobrą monetę tego rodzaju zapewnienia. Więc chciałbym ten bilans zakończyć taką prośbę o poważną refleksję, o zmiany, tak żeby ta kadencja, na którą również my jako radni pracujemy, była w przyszłości bardziej owocna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana radny Mirosław Antoni Owczarek. A ja podsumowując to wszystko, chciałbym powiedzieć do pana radnego Juliusza Guraja, żeby do czasu zakończenia sprawy pana prezydenta nie tykał go, bo bardzo możliwe, że pana guru, jeden i drugi, którzy najbardziej krytykowali pana prezydenta i doszukiwali się spraw w prokuraturze, o których słyszałem, że są już sprawa w sądzie. Mówię tutaj o panu byłym prezydencie Walczaku i pośle Tomczyku, którego jest dyrektorem, którzy najbardziej krytykowali, że są analogicznie w jeszcze gorszej sytuacji niż pan prezydent miasta Sieradza. Dziękuję bardzo. Dziękuję to mają bardzo. Zarzuty karne, panie radny? Szanowni państwo, nie, ja już kończę tę dyskusję, ale bo ona idzie naprawdę ja nie znowu chcę... w złym kierunku. Ale panie przewodniczący... To nie są interpelacje, szanowni państwo. Naprawdę, no mówiliśmy o szacunku, pani przewodnicząca, a teraz ja chciałem tylko zaczynamy. O tym rondzie powiedzieć, bo to jest ważna informacja. Ja nie proszę. Będę się włączał bardzo w te. Bardzo proszę.
Panie radny, ile procent? 100%. Natomiast chciałem, nie, ale to jeszcze nie koniec. Pan długo mówi, ja też chciałem długo mówić. Problem ronda na 1 maja jest od kilkudziesięciu lat. I proszę też nie wiązać, czemu, co zrobiliście. Tak naprawdę od roku czasu chciałem przypomnieć, rządzi Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Łódzkiego, które to Prawo i Sprawiedliwość odziedziczyło budżet po poprzedniej ekipie i dopiero tak naprawdę teraz może realizować swój budżet. Dzięki panu marszałkowi Schreiberowi i powiem to z całą stanowczością, będziemy mogli to rondo zbudować. Oczywiście i dzięki państwu i dzięki wkładowi miasta, bo włożyliśmy 2 miliony. To rondo powstałoby już dużo wcześniej, ale nie wiem, czy pan wie, czy pan nie wie, ja wiem, bo jestem tutaj 9 lat przy inwestycjach. Nie każda inwestycja może być zrealizowana i nawet dobra wola i pieniądze nie uniemożliwiają. Była taka zapora jakby prawna, nie mogliśmy podpisać umowy na budowę tego ronda, dlatego że nie było, te pieniądze nie były zabezpieczone w budżecie. Czyli teraz, jeżeli państwo uchwalicie budżet i te 2 miliony są w tym budżecie, kolejnym krokiem, to są zawiłości prawne, o których teraz mówię. Niech mi pan wierzy, że na tym rondzie nam zależało i chcieliśmy to rondo zrobić jak najszybciej, ale będziemy realizować. Ja dzisiaj spóźniłem się na komisję, dlatego że byłem u pana marszałka i mam zapewnienia, że te 2 miliony są wpisane w budżecie i natychmiast, jeżeli po uchwaleniu budżetu przez Radę Miasta się radza, podpisujemy umowę i od stycznia myślę, że zaczynamy działanie z rondem. Wszystkim nam to leży na sercu i myślę, że na 100% mogę dzisiaj powiedzieć, że to rondo powstanie, chyba że będzie bomba, jak wykopiemy, czy różne inne rzeczy. Natomiast taki jest stan rzeczy. I to wszystko, bo nie będę w dalsze tam dyskusje wchodził, ale, tak? ale rondo właśnie będzie na pewno. No słuchajcie, szanowni państwo, no nie wiem, panie radny Juliuszu Góraj, jeszcze związane pytanie z tym, co pan prezydent tutaj przedstawił. Bardzo proszę. Bardzo krótko, dziękuję pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za to zapewnienie. Będziemy się tego trzymać, natomiast proszę pozwolić jednak na sprostowanie, bo po pierwsze zmiany w uchwale budżetowej były głębokie, wprowadzone przez nowy zarząd. Ja akurat byłem na sesji sejmiku, kiedy to procedowano, więc proszę nie mówić, że realizowaliście budżet przygotowany przez zarząd poprzedni, bo to jest po prostu nieprawda. Tak jak nieprawdą jest to, że nie zabezpieczyliśmy jako miasto środków na realizację tej inwestycji, bo dobrze pamiętamy, chyba wszyscy, jak tu siedzimy, że były te 2 miliony wpisane, a potem jeszcze przesuwaliśmy, więc w przedmiocie tych środków... Powiedział pan, oczywiście, no to sprawdzimy. To sprawdzimy. Bo jest nagrane, mam nadzieję. Było to. Bo nie mieliśmy zabezpieczonych środków. Mieliśmy zabezpieczone, potem je przesunęliśmy. Straciliśmy naprawdę przez nas dwa lata. Bardzo proszę, żeby w trzecim roku to rondo już tam powstało i proszę o poważne analizy ruchu przy kolejnych budowach dróg, żeby to było po prostu racjonalne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, Urząd Miasta Sieradza, Radni Rady Miejskiej w Sieradzu w imieniu prezydenta miasta Sieradza Pawła Osiewały serdecznie zapraszam na galę plebiscytu Sieradzki Wolontariusz Roku 2019 w dniu 5 grudnia, to jest czwartek o godzinie 13 w Urzędzie Miasta w Sieradzu, sala konferencyjna B, drugie piętro. Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz propagowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców miasta Sieradza. Jest to także okazja do pokazania mieszkańcom naszego regionu osób, ale szanowni państwo, jeszcze nie zakończyłam sesji, które angażują się wolontariacko w życie społeczno-kulturalne miasta Sieradza. Także 5 grudnia zapraszam państwa radnych na Dzień Wolontariusza. Punkt 16, zakończenie obrad. Z uwagi na omówienie przyjętego porządku obrad zamykam 17. sesję Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018-2023. Szanowni Państwo, kolejna sesja odbędzie się 17 grudnia i 30 grudnia, ponieważ muszą być w grudniu dwie sesje. Nie mamy terminu, prawda, bo 24 to jest Wigilia, czyli zostaje nam 17 grudnia. Natomiast 30 jest to poniedziałek. Ja już tutaj uzgodniłam z panem sekretarzem i z panem skarbnikiem. O godzinie państwa poinformujemy. Dziękuję bardzo.